Hej, z tej strony Sam, wracamy do Wasteland 2. Niestety możecie zaobserwować spadek FPS-ów w tej lokacji. Nie wiem czego tak jest, no ale po prostu nic się z tym nie da zrobić. Czytałem również w internecie, że innym też się to zdarza. Czasami. Ilość FPS-ów będzie skakać od 20 do trochę ponad... do około 30. No, niestety nic nam nie poradzę. Choćbym chciał. I próbowałem. Musimy odnaleźć teraz maź dla mnichów. Maź. Czyli te zielone gluty. Jeden jest na pewno tutaj, a reszta nie wiem. Musimy zdobyć aż 3 porcje. Taką złożyliśmy obietnicę wcześniej. I trzeba jej dochować. Kto ma te pojemniki? To raczej nie jest pojemnik na radioaktywną maź. Pistolet maszynowy. Chyba jest najlepszy od tego, to ma szansę trafienia. 91 na to. Wydaje się lepszy. Okej, niech idzie tutaj. To ma to cholerne pojemniki, no. Są. A, jednak nie będzie to przydatne, bo wymaga pocisków kaliber 45. Których nie posiadam. No, to jest to. Mam ich aż 13. Dobra, masz obie bronie. Jak się trafi taka amunicja, będziesz mogła z tego postrzelać. Chociaż przez chwilę. Nie każę wam tego brać gołą ręką, ludzie. Jeszcze nie oszalałem. Co tam w dzienniku się zmieniło? Jeden, tyle pojemników mazi udało nam się zebrać. Okej. Chodźmy tutaj, tym razem nikt nam nie może zablokować drogi i próbować nas okraść, bo jest z nami pan mnich, który w razie czego wysadzi sam siebie, nas i okolice. Przyjemna perspektywa, nieprawdaż? Tutaj coś jest? Nie, tutaj jest wyjście z lokacji, dobra. Tutaj żadnych pojemników raczej nie ma. Czy kto wie, to jeszcze jest niezbadany teren przeze mnie. A, tu było to przejście, chyba. Potrzebuję waszej pomocy. Coś się stało z posterunkiem nim. Takie standardowe pytania.
Znowu musimy biegać z posyłkami i do tego dla świata. Co tutaj się wyrabia? Pewnie wysadzi ich oboje. Kiepsko wyglądasz. Nie da się jej uratować. Chyba nie. Dosyć kiepska okolica. No dobra, spełnię jej prośbę. Karabin impulsowy. Oczywiście mam nadzieję, że nikt nie zaatakuje. Bo też tak skończę. Albo jeszcze gorzej. Niech kamikaze. Ubierz ta komandos. Widzę, że wy też macie sporo tych mnichów. Cholerni bandyci. Chyba tu jest ten posterunek pierwszy. Okej, zadanie wykonane. Kurczę, gdzie wcześniej byli bandyci, którzy chcieli mnie okraść? Czy byłem tutaj gdzieś? Ktoś chciałbym z nimi teraz pogadać. Ale nigdzie ich nie ma. Czyżby poszli sobie? Cholera wie. Po prostu chodźmy dalej za ten pierwszy posterunek. Tutaj już raczej nic nie ma. Żołnierz. O cholera. Zostałem zaatakowany, to się może skończyć tragicznie. Ale oni się szybko poruszają. Na wszelki wypadek chyba wszystkich odsunę. A, to nie oni się szybko poruszają, tylko ja przyspieszyłem walkę, zapomniałem. Przyspieszyłem ją ze względu na takich przeciwników jak te kule.
które jakiś czas temu spotkaliśmy. Dobra, postanowił nie wybuchać. No i chciałem, żeby walki nie zajmowały tyle czasu. Mimo to przez to spadły FPS. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. A już myślałem, że rozwiązałem tę sprawę. O, nawet go zabił. Jakaś nowa spluwa. Nawet dwie spluwy tego rodzaju. Że geniuszem, Szomo. Cwaniaczku jeden. Trzeba to rozwalić. Super. Ja nie lubię tej lokacji. Nie wiem, z jakiego powodu mnie atakują. Miałem im pomóc. Ale widać, są wrogo do mnie nastawieni, bez żadnego powodu. Trudno, w takim razie ich zabiję. Rozważałem pomóc im. Cholerny mele. Jego różowe słonie. No, trzeba go uleczyć jednak. Sapteczek nie masz? Coś trzeba użyć chirurgii. Okej, wrócił do żywych. Gumowa zabawka. Ciekawe, co to jest. Nie mam pojęcia. O, jeszcze lepszy pistolet. No to? Nie nadaje się do niczego, że ma szansę na trafienie. Okej. Czy coś jeszcze tu jest do rozwalenia? Okej. Dlaczego nie? Lufa, dodatek, magazynek. Też nie pasuje. Szkoda. Nie mówcie, że to jest na jakąś inną, dziwną amunicję. Kaliber 9 mm. Bez jaj. W ogóle nie mam takiej dziwnej amunicji. Ale odpieprzyłem. Fuck. Trudno.
Nic na to nie poradzę. Może znajdę jakieś inne broni albo amunicję. Rattler calling King Snake. Go ahead, Rattler. Unknown force has entered the canyon. Uniformed and armed. Just asked my position. 10-4, Rattler. Numbers? Couldn't get a clear look. More than 4, less than 10. Copy that, Rattler. King Snake out. All units be advised. An armed squad has entered canyon. Unknown faction, unknown affiliation. Do not approach until we know more. King Snake out. Ciągle się coś tutaj dzieje. To dosyć niepokojące. Kolejne trupy. To jest ten pokój. On też nie ma mnicha. Chyba, że tego. O, jest beczka kolejna. Ja złamam prawo tytana? Nieprawda, to oni je złamali. Ja tylko chciałem zabrać i zacząłem walki, ale jeżeli tak stawiacie sprawę, to was pozabijam. No ładnie. Cholerni warci. Nie dostałem wybuchowca nawet. No to jest, nie mogę kamerą ruszyć. Naprawdę denerwujące rzeczy się tu dzieją. Zmienia snajperkę. Aha, przez ten cholerny wybuch straciłem rzeczy. No dobra. Ale tu jakieś szmaty były, nie? Więc to nie jest problem. Pancerz i tak dalej przetrwały. Można zabijać dalej. A, będę musiał kogoś tam na górę wrzucić. Tak, to nigdy go nie wie. Jeszcze ci 4%. Teraz dostał. No, ale już następni to idę, to idzie tu na górę. Ale tragedia. Przynajmniej swoich nie trafiam. Dobra, jeden z głowy. Muszę tylko tego zabić. Nawet nie strzelisz, cholera.
wszystko w twoich rękach. Okej. Już po nich. One dwa poziomy wleciały. O, raport. Trudno, będę musiał chyba wybić wszystkich tych mnichów zwariowanych. Jest normalna broń. Czyli normalny pistolet. Luneta. Trzymaj. Okej, trzeba się trochę podeczyć. Zaszalałem i użyłem najlepszej apteczki, jaką gadałem. No, miałem zbierać te gluty, a przez to się mnie obrazili. Niech ich cholera. Ja tylko spełniam swoje zadanie. To jeszcze jest na górze? Chyba nie. Czy można wziąć więcej niż raz z jednej beczki? Nie. Tylko raz. Szkoda. Teraz mam całą nagą drużynę. Bok. To jest słaba, bo niskie szanse na trafienie. Ale to jest dobre. Lepsze obrażenia, większa szansa na trafienie. Lepszy zasięg. Najwięcej punktów za jeden strzał. Myślę, że warto. Tą samą amunicję. Wstępne 34. Nie na tą samą, ale też ją mam na to. Może być. Ta amunicja też jest względnie dostępna. Coś jeszcze chciałem założyć. Założyłem lunetę. Jeszcze magazynek gdzieś tu był. Ok. A, nie na tą broń, stary. Gary Niger? Dobre nazwisko. W sumie to nic nie masz. Do widzenia. Mamy dwie drogi, tędy i na górę, przejdźmy górą. W razie czego będzie lepsza pozycja do strzału. Jakiś posąg. Jest jeden do umiejętności. Chyba tylko tamci mnisi się obrazili na mnie. Rozumiem, że oni chcą mnie obrabować, ale czemu mnichowym pomagają? Oni chyba tak dla jaj się po prostu wysadają.
pudła. Tego mnicha nie strzela mi, tak sam się zabije. Dziesięć tysięcy obrażeń samego siebie. Ale coś po nim zostało. Ach. O, znalazł. Teraz to już bez problemu go strzelam. Ładnie przywalił z tej snajperki 116. Prawie go wykończyła. Okej. Zostało dwóch. Jeden. Mógłby przestań spamować w tym radiu. Dobra, mamy wszystkie próbki, które były potrzebne. No, jeszcze pochodzimy. To było inteligentne. Tak bardzo inteligentne. Że wolę zabić wszystkich w tej lokacji, niż pozwolić tym mnichom dalej tu rządzić. Co za jaszczury kolejne. Szybkie bestie. Szomo, nie komentuj, ty menelu strzelający do słoni. Zobaczcie, co jest tu. Jakiś obóz. Czy były kolejni łupieżcy? Nie, ten wygląda na włosny. Stary zardzewiały wagonik. Lodówka. Milicja grzechotników, więc to jest ich para, okej. Sami wyszli naprzeciw mnie. Co nie, no strzelać ze środka? Trochę to tego życia ma. Czy nie przeładowałem broni po ostatniej walce? Przyszedłem sprawę.
tego ich szefa wykończy. Chociaż większe szanse, że tego trafię. Niech mnie rozwalą, to się wkurzę. A, tu była taka jaskinia, tego typu. Pogadajmy z nimi, szczerze mówiąc, wolę ich niż mnichów. Wcześniej zastanawiałem, teraz już nie mam wątpliwości. Fortunately for you, I'm in need of some Walking Dead men just now. So I'm gonna allow you to pay for the murders you committed in something other. Nie przejdź go, nie mam zamiaru pchać bez broni. A nie, chodząc stąd możecie wziąć swój sprzęt, okej. Okay. Jeżeli mi go oddadzą, no to ich nie wykończę. Ale jak nie oddadzą, to września kolejno, no. No i gdzie te moje rzeczy, w sejfie czy co? Okej, okay, oddała. No tylko, że on ma całą broń. Muszę na nowo ją rozdawać chyba. No. No fuck. No i nie. Co za shotguny. Niby lepsze od tej dwururki. Okej, okay, nie. To dla ciebie ty, chory staruchu. Najchętniej to bym to na nich przetestował. To powiedzmy, się jeszcze powstrzymam. Dziennie. Przychodźcie komputer atomowy mnichów na polecenie MG. Okej. Okay. Brzmi rozsądnie, chociaż nie potraktował mnie zbyt miło. Jego żołnierze sami mnie zaatakowali do cholery. Więc jakim prawem ma jakieś problemy i wąty?
Chyba trzeba ich uleczyć. Zresztą ja siebie też muszę. No nie widzę, żeby ktoś był ranny, że chodzi o tę kozę. Aha, mam poinformować o jego położeniu, trzeci punkt kontrolny, ale nie wiem, czy ten trzeci punkt nas nie spróbuje wysadzić powietrza od razu. Ja już nie wiem, co tutaj się dzieje. Chwila, ktoś się wysadza, próbuje mnie rozstrzelać. Kto inny prosi o pomoc. Pierwszy, drugi punkt, trzeciego, do trzeciego jeszcze nie dotarłem. Gniew tytana w poręcznej postaci. Bo wiecie co, mam to w dupie, niech ci wyznawstwa naj rozwalą. Niech ich rozwalą. No właśnie dlatego. Niech ich wszystkich rozwalą i wysadzą. Mam ich dosyć. Cholerne dupki. Będzie mi odliczał 10 sekund na odejście. Wykopałem skrzynię, która była z pułapką i do tego zamknięta. No, trzeba hakować czy co? Sporo śmieci. Rozdam te poziomy w końcu. Niech będą pistolety. Okej. Można iść dalej. Trochę długi ten odcinek wyszedł. Ale jeszcze się przejdźmy kawałek. No i te śmienie zaczepiły, mój Boże. Jak to dobrze, że już nie będziecie długo stanowić problemu. Dlaczego nie masz broni? No, zapomniałem jej dać. Mój błąd. No, jeszcze raz mogę strzelić.
110. Czyli na pewno krytyczny strzał. Co, to by się skończyła amunicja? Jakim cudem? Przecież było od cholery tej amunicji. 5,56. To i ona, tak? Zgadza się. Tylko 5 na oj? Kiepska sytuacja. Trudno. Nic się nie poradzi. Idziemy dalej do tej bazy mnichów. Za trzecią bramą już raczej nikogo nie spotkamy. Drogiego. No dobra, to już jest przejście. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Hej.